Dzień dobry. Święta, święta i po świętach. Jak widzicie, leży sobie w moim nowym prezenciku. Zaraz będę dzwonić i ogarniać sprawy tutaj. Wybaczcie za tych panów, ale to właśnie nadszedł ten moment. Na razie jest okej, miejmy nadzieję. No i co wydarzyło się w te święta? Jedzenie, dużo jedzenia. Kevin. Oczywiście, kto oglądał z was Kevina, a może macie inne jakieś tradycje świąteczne. Niektórzy jeszcze pytani. Na Wigilię było bardzo sympatycznie. Przyszli kuzyni, pośmialiśmy się, powygłupialiśmy. Radości było co niemiara. Na drugi dzień świąt... pierwszy dzień świąt miałam wam nagrać, jak pojechałam nad morze, bo ja mam niedaleko do morza, ale niestety tak zimno było, że dosłownie myślałam, że ja nie przejdę. Naprawdę tak wiatr miał od morza, że normalnie szkoda gadać. Później przyjechał odwiedzić mnie dziadek. No i na drugi dzień świąt już zjedliśmy wspólnie obiad z rodzicami. Spakowaliśmy się, rodzice odwieźli mnie już do domku i narzeczonego, w sensie do naszego domku. No a teraz sobie leżę, wczoraj już nie montowałam filmików, nie wiem czy dzisiaj też zmontuję. Więc, że niektórzy też później vlogmasy dodają to ostatnie. Co wy robiliście na święta? Odwiedził was ktoś? Jedzonko udało się? Czy mieliście może coś innego w tym roku? U mnie było trochę innych potraw, kuzyni zrobili. Bardzo fajne. Dobre jedzonko. Ja w międzyczasie byłam u fryzjera. Także mam nowy kolor włosów. Nadal trochę dziwnie widać, jakbym miała takie niebieskie, ale to są takie prześwity takiego zimnego blondu, bo tu widać, widzicie, jest blond, taki jasny i tutaj są pasemka właśnie te, nie wiem od czego to zależy. Piję na razie sobie delikatnie kawę Inkę i chyba zaraz będę kończyć, bo od tego ciepła tu mnie gardło coś. Także bez odbioru. Dzień dobry, dwa dni po świętach. Dlaczego tak? Ja już działam intensywnie od poniedziałku. Jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Ale dalej trzeba ogarniać sprawy. Ja już od rana na noc. Dobre miejsce, dostałam się na staż, także super. I to do firmy, do której polowałam, że tak powiem, dostać się do pracy latem. Także jeszcze w ogóle mega super. No i słuchajcie, zostały 3 dni do Sylwestra. Przez te 3 dni będę nagrywała vloga dla was. Myślałam wcześniej od poniedziałku, ale to były tak intensywne dni dla mnie, że nie wyrobiłam się. Naprawdę hardkorowy koniec roku, powiem wam. Czeka mnie jeszcze trochę spraw do załatwienia. No i co dalej? Obecnie czekam na telefon, później będę musiała jechać w jedno miejsce, załatwić parę spraw. Muszę jeszcze wykonać jeden telefon. No i miejmy nadzieję, że uda się załatwić wszystko. Dzień dobry, witajcie. Dzień przed Sylwestrem. U mnie praca w tutaj właśnie robię sałatkę z zupek chińskich. Pokażę wam cały proces przygotowywania tej sałatki. O, teraz w tym świetle widać idealnie moje włosy. Chociaż nadal tutaj jakby takie niebieskie były.
No dobra, no to już Wam pokażę, jakie składniki użyłam. Przygotowałam tutaj ogórka długiego, cebulkę, paprykę i jeszcze mam piersi z kurczaka, które zaraz będę kroiła do tej miski. No i reszta potraw, które wejdą w skład tej sałatki, a w zasadzie do składników to jeszcze będą przyprawy, zioła prowansalskie, sól i pieprz, jak i również kukurydza, majonez i jogurt naturalny. Do tego jeszcze planuję zrobić kurczaki w rękawie, ale to przepis mogliście widzieć już we vlogmasach, wcześniejszych filmikach. Także zapraszam Was do oglądania. Odzywam się dopiero teraz wieczorem, ponieważ pogoda nie sprzyja dzisiaj. A ja wiadomo, jak to ponarzekałam sobie na vlogmasach, jeżeli chodzi o samopoczucie. Tak dzisiaj mnie dobiło, jeszcze musiałam wisieć na telefonach i załatwić resztę spraw ze stażem, także dopiero odzywam się o godzince 17. No i zapomniałam powiedzieć, że wodę lejemy lekko ponad makaron, żeby ten makaron po prostu wsiąknął tą wodę, czyli nie zalewamy całego posączymy jak taką zupkę chińską, tylko tak jak mówiłam, delikatnie ponad makaron, wtedy on nasiąknie tą wodą i będzie się nadawał do dodania do sałatki. No i zobaczcie, tak wyglądają przygotowane wszystkie składniki. Tutaj makaron już napęczniał. Będziemy łączyć do jak największej misy. I jakie użyłam przyprawy: sól, pieprz ziołowy i zioła prowansalskie. Natomiast tutaj robi mi się kurczak i to właśnie tymi przyprawami napaliłam. I on musi po prostu być złocisty. Aż zrobi się złocisty, wtedy można go odsączyć od oleju i dodać do sałatki. I jeszcze mamy tutaj kukurydzę. Myślę, że jedna puszka cukierka. I myślę, że jedna puszka starczy. No i teraz mam tutaj wszystkie składniki. Mam tu jeszcze jogurt naturalny, majonez i będę je łączyć ze sobą tutaj w tej miseczce. I ja będę robiła to na oko. A dla podbicia smaku dodam odrobinkę tej oto musztardy i potem pokażę Wam efekt końcowy. No i ja myślę właśnie, że ten rok był dla mnie spokojny. Wiadomo, jak to w życiu bywa, było kilka takich nieprzyjemnych wiadomości, które mam nadzieję, że nie będą takie, jak właśnie się spodziewam. Końcówka roku, tak jak wspominałam, hardkorowa w załatwianiu spraw. No i ja myślę, że i mam nadzieję, że ten nowy rok będzie taki jak lepszy od tego. No i przede wszystkim, żeby było zdrowie, bo to jest najważniejsze, zwłaszcza w takiej sytuacji, która obecnie panuje, prawda? Prawda. Zdrowie najważniejsze. Dokładnie, zdrowie najważniejsze. Postanowiłam nagrać jeszcze takiego vloga. Dzisiaj też pokazałam Wam, co zrobiłam.
Jeszcze wieczorem wyjmę łódka i pałki, żeby się rozmroziły, ponieważ planuję zrobić w rękawie, czyli takie potrawy syte, żeby każdy mógł. Ej, dobra, witam później. Ja już tutaj mam sprzęcior, ponieważ będę montowała tego vloga. Dzisiaj już nic nie będę robiła, od rana piszę na telefonie. Chciałam jeszcze tylko dodać, że ten sylwester będzie u nas, tak? Nie, no będzie u nas. No, u nas w mieszkaniu będzie kilka osób. I to preza pełną gębą. Dokładnie. Najbliżsi znajomi przyjdą, tak jak mówiłam, każdy coś przyniesie. Będzie fajnie, sympatycznie i dobrze pożegnamy ten stary rok. Dobrze przywitamy nowy. I przywitamy nowy, tak, dokładnie. Jutro może coś wam nagram, bo będę jechała koleżankę na dworzec. Zobaczymy, czy zgodzi się pokazać na YouTube. Na samej imprezie nie wiem. Może coś tam północ, jak chciała coś tam nagrać. I zobaczymy, co z tego wyniknie, prawda? Prawda. No, także słuchawki na uszy, tablet w gotowości. Ja montuję vloga, a ja dajcie znać, jakie wy macie. Dzień dobry! No i mamy sylwestra. Pogoda dzisiaj nie sprzyja, ale za to moje samopoczucie jest w dechę, że tak powiem. My się już szykujemy, ja dopiero wstałam, jest koło 10:00. Troszeczkę pospałam, żeby wiecie, mieć siły na późniejszą malangę. Pogoda jest dzisiaj bardzo deszczowa, śniegu już nie ma, także śnieg na święta i się zaminął. Idealnie. Ja właśnie sobie grzeję wodę na herbatkę, pałki z kurczakami się rozmrażają i będę je zaraz doprawiać. Także ostatnie szlify, ostatnie przygotowania do dzisiejszej zabawy trwają i czekam na pierwszego gościa, który już jest właśnie w trasie. Witam w nowym roku. Jak tam wasz sylwester? Bo nasz był bardzo udany, prawda? Bardzo prawda. Teraz tutaj jest koleżanka z nami. Oglądamy sobie filmy. Właśnie skończył się Kevin, druga część. To zawsze ogląda. No i co, ten dzień spokojny, odzywam się dopiero wieczorem do was. Jak się bawiliście? Super. Super. Impreza była przednia. Było kilka znajomych. Także wiadomo, jak to jest po imprezie, każdy odpoczywa. No i do usłyszenia później. Hejo, ja właśnie jeszcze w łóżku leżę. Koleżanka odstawiona na dworzec. Wczoraj jeszcze część znajomych z imprezy sylwestrowej przyszła do nas porozmawiać sobie, pośmialiśmy się. Jeszcze jeden szampan poszedł, więc wiecie, no. No i było bardzo fajnie, sobie pogadaliśmy. Czuję się troszeczkę taka padnięta po nocce, wiecie jak to jest. Jeszcze wczoraj miałam pracę, tak jakby próbny taki dzień, pierwszy na stażu. Także było też fajnie. No i mam nadzieję, że się rozkręci. Trzymajcie się ciepło i dzisiaj myślę już zmontuję ten filmik, bo tyle się działo, odkąd
był sylwestrowy weekend, że nie miałam kiedy nagrywać, a chciałabym, żeby ten YouTube się jakoś jako tam rozwijał, tak? Także do dzisiaj kończę. Jeszcze mnie czeka generalnie tydzień załatwienia spraw. Także miejmy nadzieję, że coś będę mogła Wam znowu pokazać. Światełka jak zwykle nie wypaliły. Tak to jest, jak to się na ostatnią chwilę robi. Ponieważ planowałam poniedziałek jechać z koleżanką, ale pracowałam. I później, no słuchajcie, deszcz lał dosłownie ciurkiem, nie było przerwy i momentu, żeby ten deszcz po prostu przestał lać. Więc no nie było żadnej opcji jakiejkolwiek, żeby gdzieś się szwendać, a wiecie, chyba, że muszę, to ja się nie ruszam, ale naprawdę jeszcze mam ten staż, to wiecie, muszę bardzo się pilnować ze zdrowiem, bo 2 lata temu troszeczkę mi ono tak jakby to zdrowie się popsuło i od tamtej pory bardzo uważam na siebie, także wiecie, jeszcze światełka będą gdzieś do lutego, także mam nadzieję, że będzie okazja, żeby Wam je chociaż poświątecznie pokazać. Ale generalnie bardzo fajnie się zaczął nowy rok. Jeszcze w uśmiechu. Ja sobie czynuję, później ogarnę syf, który został po imprezie. No i życzę miłego nowego roku. I przede wszystkim wszystkiego dobrego, żeby nie był właśnie, żeby nie przewijały się w tym roku złe wiadomości, żeby było jak najlepiej. I żeby ten nowy rok dotrzymać swoje postanowienia, jakie sobie wyznaczyliście. A właśnie, jakie macie swoje postanowienia? Dajcie znać w komentarzu. Ja chętnie zobaczę, jak inni chcą działać i spełniać swoje marzenia. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! Thank you.